Piotrek, zanim zaczniemy, zanim nas wyzywają, że się nie znamy, dlaczego w ogóle ćwiczysz trójbój? Bo przecież tak naprawdę, jeżeli chcemy narzekać w tym filmie na to, co nas denerwuje w trójboju, to czemu nie ćwiczymy w takim razie pod sylwetkę? Ćwiczę trójbój dlatego, że to jest dyscyplina indywidualna, że w sumie zależy tylko ode mnie cokolwiek. No i że no, jest jeszcze w miarę normalne środowisko w trójboju. No. Ale okej, ale kulturystyka też jest sportem indywidualnym, więc dlaczego nie masa, nie dlatego, mega docięcie, tylko... Bo to nie jest wygodne dla mnie. Trójbój jest wygodny po prostu. No ja też bym tak powiedział, że trójbój jest mega lightowy dla po pierwsze kogoś, komu się nie chce trzymać diety i przede wszystkim dla kogoś, kto mieszka tam pewnie z rodzicami czy coś takiego. Łatwiej jest nie być na redukcji, jeśli musisz zjeść tam schabowego. Tak, a tutaj, normalnie. No a tutaj jesz schabowego na masę, żeby mieć siłę i pompę, nie? No. A z drugiej strony, no to jest wygodne, bo jest lekkie. No tak, no w sensie, no nie musisz się tam katować na treningu przez 45 minut, nie leci się pot jak dzikiej świni i tyle, nie? No, ale co odnośnie treningu byś powiedział? Treningi są lżejsze czy cięższe? To zależy, bym powiedział w sumie. To znaczy zależy kto co lubi, bo nie wiem, jak ktoś lubi sobie zrobić, nie wiem, serię do odciny na nogi, na suwnicy, no to spoko, to może tą kulturystykę trenować, nie? Ale w trójboju nie o to chodzi, żeby się do odciny zajechać, chyba że jesteś na smolonie. No, na pewno jest inna mentalność. Na trójbój jednak wydaje mi się, że jest mniejsza taka konieczność tej motywacji, że musisz iść na trening, spompować się, walczyć o lepsze jutro, tylko jakby... W trójboju możesz mieć tak, że robisz jedną serię dziennie, dobrą, i styka. A reszta po prostu już taka, zrobię sobie. No. Ja bym powiedział, że właśnie no, inna jest ta perspektywa, że jakby mam założone, co muszę zrobić, bo wiem, że w trójboju liczy się bardziej planowanie, liczy się wynik, a nie jakby odczucia, a w kulturystyce jest właśnie więcej tych emocji. I to paradoksalnie też trójbój może być trochę nudniejszy w trenowaniu, że masz zrobić te 5 serii, czekasz te 5 minut, modlisz się, ale najbardziej, co cię najbardziej denerwuje w trójboju? Ostatnio co mnie najbardziej denerwuje? Ostatnio. Ostatnio najbardziej denerwują mnie kible po prostu. Przysiady. No niestety musiałem to powiedzieć, przepraszam, ale no tak po prostu jest. Ludzie zaczęli... Przynajmniej tak mi się wydaje, no nie wiem, z takiej obserwacji, no nie, jakoś nie siedzę bardzo mocno w tym, ale z obserwacji powiedzmy wszystkich podejść na, nie wiem, jakieś Pucharze Polskie albo na jakichś innych zawodach, albo ludzie, którzy wstawiają na Instagrama swoje podejścia i tak dalej, to ja widzę, że jest taka tendencja do siadania jak najpłycej, żeby tylko tam coś tam, te biodro delikatnie tam już do góry od razu, nie? No ja bym powiedział, że ogólnie mnie denerwuje sama definicja tego, jak jest ten przysiad zaliczany i niezrozumienie tego. Mamy na przykład tą Polską Federację, ona nie zalicza nawet tych mega głębokich przysiadów. Też to zależy od rozstawu, bo bardzo często jak ktoś siada szeroko, to większa szansa, że mu zaliczą ten kibel. A są z kolei te federacje, które nie podpadają pod IPF, te takie bardziej prywatne, które już zaliczają wszystko jak leci. Ale oczywiście tutaj generalizując. I też no, mamy tą definicję, że tam powiedzmy górna część kolana musi być nad tą, nad tam, gdzie są zginacze bioder, no i wszystko fajnie. No ale no, nie jest to obiektywne, nie ma powtórki jak w siatce czy w piłce nożnej, nie ma systemu VAR. I to jest mega niesprawiedliwe i tak naprawdę no, dlatego trójbój nie zostanie nigdy sportem olimpijskim. Po pierwsze dlatego, że... Ale zobacz, na przykład to by było dobre, bo na przykład jakby dwóch sędziów wcisnęło VAR z trzech i chciało powtórki, to na przykład mogliby nagrywać te podejścia i cofać na szybko i sprawdzać, czy ale ten przysiad był dobrze zaliczony. Ale sędziowie nie chcą. No właśnie, bo to... Jak ktoś ma władzę, to nie chce jej oddać, no to jest cały problem, nie? No i tak naprawdę, no, mamy instytucję jury, która ocenia pracę sędziów. I na przykład w dwuboju to jest tak, że okej, sędziowie zaliczą, jak ktoś ma docisk, a później jury coś tam ogłasza, że jednak podejście niezaliczone, bla, bla. No ale jednak w dwuboju to się dzieje o wiele częściej. No, najczęściej w trójboju jednak to jury... No, okej, sędzia zaliczył, więc jakby nie da się dyskutować z tym sędzią, że są zasady, które są, okej, mamy w regulaminie pewne zasady, do których musimy się trzymać, ale czy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ci ludzie faktycznie przestrzegają tych zasad? Bo na przykład z przodu ten przysiad wygląda zupełnie inaczej niż od boku, przysiad dzieje się szybko i tak naprawdę bardzo często jak ktoś jest na przykład grubszy, to nie widać tak tego. I wydaje mi się, że częściej palą osobom szczupłym, bo jakby jak osoba jest dosyć szczupła, to ten przysiad tak długo wygląda, że, a jak ktoś jest gruby, no to generalnie... Tak. Szczupły i wysoki, kibel, no to ten przysiad jest taki strasznie długi. Czyli reasumując, trzeba być grubym do trójboju. No.
No, ale denerwuje mnie właśnie taka nieobiektywność, że no czasami coś, co widać, że nie mogłoby być zaliczone, to jest zaliczone. Tak. Że ktoś siada mega kibel albo na przykład zrobi jakiś taki podstawowy błąd, jak zatapianie sztangi i coś takiego na klacie, a to jest zaliczone, a później się okazuje, że przychodzi taki Puchar Polski, ludzie mają niezaliczane podejścia. Krzysztof Wierzbicki, rekord świata, on akurat miał zaliczone, miał jedno czerwone światełko i tak naprawdę nikt nie wie za co. Tak było też z piłką nożną, że ej, nie wprowadzajmy VAR-a, bo to wtedy nie będzie sport, bo sędzia będzie już nie będzie miał nic do roboty i tak. Tyle, i co się nie? okazało, że jednak to sędzia ma bardzo wiele no do właśnie. Roboty. No bo jednak większość podejść jest taka, że widać, czy to jest dobre, czy ale złe. Ale no właśnie, no. I to jest, teraz jest taki problem, znacie, ile razy się używa VAR-u normalnie w piłce nożnej i to znaczy, że ile razy sędzia miał wcześniej wątpliwości, ale wybrał na oko, nie? Tak. Czyli tak jakby teraz może już mieć tak jakby pewność na 100%, jak sobie obejrzy powtórkę, a wcześniej to sobie zdecydował, no w sumie, no to no. będzie to, nie? I jeśli chodzi o piłkę nożną, no to jest albo na korzyść jednej drużyny, albo na korzyść drugiej drużyny, nie? Że jakby sędzia być może nie stara się faworyzować. No tak. Natomiast w trójboju jest tak, że niby jest napisane, że wszystkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść zawodnika. No tylko, że sorry, ale nigdy tak nie jest. Nie, no nie. Sorry, nie. Wszelka wątpliwość jest zawsze na niekorzyść zawodnika. Zawsze, tak. Jeśli ci się wydaje, że a, coś tam było, no to od razu jest czerwone światełko. Nie oczywiście zaliczone. Też my nie generalizujemy, że wszyscy no. sędziowie tak sędziują nie, w trójboju, że nie było. Nie, 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 tylko... nie, nie, nie. Ale ja no też i... bym powiedział, że okej, no to czepiamy się tego przysiadu i też jeśli ktoś wrzuca na Instagrama jakieś tam filmiki, to też czasami ciężko stwierdzić, czy faktycznie zrobił głębokość. A kolejna rzecz, która mnie wkurza, jest to, że ten trójbój jest coraz bardziej popularny, że wszyscy teraz są powerlifter i oni oceniają tą głębokość przysiadu poprzez pryzmat tego, co im się wydaje. Że on, tak. No, nie każdy ćwiczy pod trójbój, nie? Jeżeli ktoś wstawia filmik z przysiadem do oceny, a trenuje dla siebie, nie ma ochoty wystartować w zawodach, ćwiczy sobie na masę, czy na biceps, czy chce, nie wiem, być szybszym, no to po co mu piszesz, że niezaliczone? Tak. Niezaliczone no. gdzie? No gdzie jest niezaliczone? No, typek sobie trenuje na siłowni, ty mu piszesz w komentarzu, że przysiad chyba niezaliczony. Chyba niezaliczony. Są różne rodzaje no. przysiadów, do różnych rzeczy się je no. wykorzystuje, także nie ma co tam... No. się spinać o to, nie? No i tak jak była... była moda na spłycanie tego przysiadu, no może teraz jest, ale jest też osobno moda na właśnie pogłębianie, na robienie ATG dupą do ziemi. I nieważne, czy tam... Znaczy, to była moda no. kiedyś na to, mi się wydaje. No. Na ATG, wszyscy ATG robili. Zobaczcie, jak robię. Hashtag ATG wszędzie widnia. Tak, po tak. prostu pod każdym podpisem na Instagramie był hashtag ATG, a teraz tego nie ma. I wszyscy robią kible. No hashtag kibel. I w tym momencie jest więcej tych podejść no. spalonych. No. Co do popularności trójboju, to może omówimy kwestię debiutów i ilości ludzi na debiutach. No to jest... No z jednej strony to jest, co nas wkurza, ale tak naprawdę tak. powinniśmy się z tego cieszyć. Dokładnie. W sensie, no jest ponad dwukrotne zainteresowanie debiutami w tym roku, z tego, co mi się wydaje. W sensie, dwa razy więcej ludzi niż w zeszłym chcą wystartować. Nawet nie wiadomo, czy nie więcej, bo cały czas jacyś nowi ludzie piszą, że też bym chciał wystartować na tej stronce na Facebooku. No. W zeszłym roku jakoś... Okej, były te zapisy. Tak, było dużo osób, no, ale nie. to nie było jakieś jeszcze takie, powiedzmy, jakieś takie, no nie wiem, jakaś taka dzika nagonka na to, ale w tym roku to wszyscy po prostu, wszyscy muszą wystartować na debiutach. Ja mam wrażenie, że przez to drzewo jestem tak ciemny, że w ogóle mnie nie widać, ale tak, bo teraz ty jesteś ciemny, a ja jestem jasny na twarzy ogólnie. Potraktujmy to jako podcast, tak, iście sobie tak. zupę nie ugotować. Nie patrzcie, co się tu dzieje, tak, po prostu. No, ale może zrobimy tutaj przerywnik i przetestujemy lemoniadę firmy Bryza. Co tak ty jest. Na to? Poprzednio mieliśmy monsterki. O, poezja. O, kule. No to masz gazowany. Lekko gazowana. Wyczuwam wytrawny z tą desperacji. Pozdro dla kumatych. Dobra, ale no jakby jest taka presja na to, żeby wystartować w tych zawodach. Wydaje mi się, że kiedyś tego nie było. Ale teraz jakby no, że każdy chce spróbować swoich sił, to jest tak. fajne. Ale na przykład w dwuboju, no bo pierwszy oczywiście dwubój jest mniej popularny, bo jest trudny i też fajnie by było, jakby więcej osób się interesowało dwubojem, bo no jednak to jest sport olimpijski, więcej można z tego... Nie wiem, czy wyciągnąć to dobre określenie, no ale wiadomo. Na pewno jest więcej zawodów z dwuboju niż z trójboju, przynajmniej tak mi się wydaje. W sensie, no, w trójboju jest ten puchar sprzętowy, Mistrzostwa Polskie sprzętowe, jakieś tam inne eventy. W dwuboju to, nie wiem, są okręgowe, są mistrzostwa, no, o właśnie są, o to chodzi, są drużynowe, nie? są niedrużynowe.
No, ale też zupełnie inaczej wyglądają zawody w dwuboju i w trójboju. Zawody w trójboju są no takie ekspresowe, wszystko się dzieje, nie ma takiej celebracji. W trójboju, tak? Tak, w trójboju. Że w dwuboju jest wielki ten pomost, jesteś w centrum wszechświata. Z jednej strony to jest fajne uczucie, a z drugiej strony jest taka straszna sraka, że gapi się na ciebie ileś tam osób i jesteś pod taką presją. A mam wrażenie, że te zawody w trójboju są takie, że no każdy... Wchodzisz, robisz, wychodzisz. Taki straszny przemiał, tak, mega szybko, dużo osób. No i też na przykład rozgrzewka. W dwuboju wygląda system tak, że idziesz kilogramami, że nie ma tej tury. Czyli jeśli na przykład robisz 100 w rwaniu, a wszyscy inni robią 150, zaczynają, no to musisz zrobić pierwsze podejście 100. Jeśli nikogo nie ma po tobie, to masz 2 minuty przerwy, robisz na przykład 105. Jeśli na przykład spalisz, to znowu masz minuty przerwy, robisz znowu 105. I w tym momencie jest taki, no jest to bardziej ekspresowe. Oczywiście to nie jest sport, który jest taki męczący. To jest ekspresowe, ale to jest na nie korzyść zawodnika, bym powiedział, no bo jeżeli, tak jakby, no nie wiem, tak jak na debiutach było, że była pierwsza tura każdego, a później to była druga tura każdego, to miałeś troszeczkę więcej czasu, żeby odpocząć i jednak trochę się przygotować. No bo też nie oszukujmy się, na przykład, nie wiem, jak wychodzicie na przykład do przysiadu, to mimo wszystko coś tam, jakieś smarowanie tą magnezją, jakieś tam wiązanie pasków, jakieś tam zapięcie pasów, poprawienie no-prendów, no to jednak mimo wszystko to zajmuje trochę czasu i... Właśnie trochę nie lubię w trójboju tej atmosfery masówki, że te zawody są na taką mega masówkę, że jest jak największy przemiał tych osób, tak. Tam na przykład dwa pomosty, z jednej strony ci krzyczą, ty się tam ciężko ci jest się skupić, bo tak. Koleś koło ciebie... No właśnie, robi rekord świata, tak, nie za bardzo słychać komend wtedy, no jak właśnie. Jest krzyk, jakaś informacja, coś tam, typ przez mikrofon gada, że jakieś tam nagrody rozdaje, a tutaj ty wykonujesz podejście. No. I no też ten schemat, że jest ta jedna tura, później jest druga, z jednej strony jest dobry, bo masz czas odpocząć, ale z drugiej strony, jak masz dużo osób, no to musisz odpoczywać 15 minut i to też nie wiem, czy to jest takie, no... Optymalne, no ja rozumiem. No, co do tych dwóch pomostów, no to ja... Rozumiem argumenty z jednej strony i z drugiej strony. To znaczy, że tak jakby na debiutach chcą zadowolić najwięcej ilość osób. No na debiutach jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo będzie, jak to nagrywamy, nie? Także tak spokojnie tam w komentarzach. Tak, jak opublikujemy ten film w listopadzie, to pewnie będzie wiadomo. No, w każdym razie to nie jest tak. No z jednej strony chcą zadowolić wszystkich, żeby każdy mógł się spróbować niezależnie od tego, czy tam się zdążył zapisać, czy tak dalej, czy nie. Ale z drugiej strony, no to jednak nie ma takiej przyjaznej atmosfery wtedy. No wtedy tak jakby czujesz się już, że no, musisz samemu tak jakby trochę ogarniać bardziej, niż żeby ktoś ci też pomagał, nie? No ale mi się właśnie bardzo podobało to na debiutach, że był po prostu jeden pomost, jesteś w centrum uwagi, nikt tak, ci nie widzisz, gada. Co się dzieje, tak. Nie spóźnisz się na nic, nie zaśpisz albo coś takiego, no. To może wydawać się śmieszne, że my mówimy, że zaśniesz albo coś takiego, ale jak to są twoje pierwsze zawody i tam jest kupę ludzi i wszyscy krzyczą, wrzeszczą, to jednak jesteś taki... Nie wiesz, co się dzieje zbytnio, tak, nie? Ktoś ci musi mówić. No. Tak, tutaj się grzeje kategoria następna, jakieś tam grupami to leci, więc ci też się grzeją, są jakieś przypadkowe osoby na tej sali rozgrzewki. Na każdym kroku goście się tam smarują tym talkiem albo czymś, wszędzie jest brudno. Wszędzie nasypane jakieś chipsów na ziemi. Żelki się walają i tak dalej. No ta atmosfera masówki mi trochę przeszkadza. W sensie no to jest dobrze, bo to jest popularyzacja sportu, no i ciężko byłoby to rozwiązać w jakiś sposób, nie? Że na przykład, no co, zrobimy tygodniowe zawody, no to też ciężko. No nie, to bez sensu. No. No i w sumie kolejna rzecz, to są same zasady trójboju. W sensie, no jeśli ktoś tutaj, no można powiedzieć, że jeśli ci się nie podobają zasady, no to nie ćwisz, tak? No ale, no okej. Okay. No tak samo, no, może ci się nie podobać na przykład spalony w piłce nożnej, no ale on jest i raczej się... Ale to jest ustalona zasada. Właśnie to jest cały ten problem, że to jest ustalona zasada i to jest interpretacja jest tak jakby zero-jedynkowa moim zdaniem spalonego. Tak. A jeżeli chodzi na przykład o zasadę pauzy na klacie to przy wyciskaniu, to jest taka, każdy interpretuje inaczej, po prostu no każdy sędzia, jeden sędzia tylko dotknięcie sztangi klaty i do góry, a niektórzy to trzymają dobrą sekundę na dole ludzi i się muszą męczyć, nie? No i nie zawsze jest tak, że im wyższa ranga, tym lepiej sędziują. Czasami właśnie jest odwrotnie, że na zawodach klasy międzynarodowej przymykają oczy na różne rzeczy, które są palone na właśnie takim Pucharze Polski. No, nie mówię, co jest dobre czy złe, ale jakby na przykład mamy jakieś federacje, gdzie można oderwać głowę. Mamy federacje, gdzie można piętę oderwać, krawędziować stopą. I co, przeszkadza to komuś? No mi nie przeszkadza osobiście. W sensie, no, jaka jest idea płynąca za
tym, żeby przywiązywać uwagę do tak nieznaczących przepisów, po to, żeby palić połowę podejść tak naprawdę. No. W sensie, no czy naprawdę, no okej, okay, rozumiem, że te zasady są ustalone, jak mi się nie, tak wiem, bla bla bla, jeżeli mi się nie podoba, no to idź do innej federacji, no ale jakby, no czemu nie możemy o tym podyskutować? Że no, na, według mnie bardzo duża część tych zasad jest jakby, no, ona nie sprawdza tak naprawdę, te zasady tak. Nie sprawdzają, kto ma większą siłę, tylko kto umie się stosować do miliona zasad wokół. No i no tak jak powiedziałeś, te pięty szczególnie, to znaczy może rzeczywiście pięty, które jak możesz się wygiąć jak chcesz i mieć pięty jeszcze tam bliżej głowy, powiedzmy przez to, że nie musisz mieć całej stopy, no to rzeczywiście ten mostek ci się poprawia wtedy. Przynajmniej moim zdaniem. Ale tak pytanie, jest. Czy to jest w stanie. Ale wtedy nie jesteś, wtedy nie możesz leg drive'u zrobić, więc coś za coś, nie? No. Tak jakby, no, więc. No, ale no, na przykład mamy te zawody, gdzie to jest możliwe, nie? Te poza IPF-em, że można oderwać nogi, jak i. No, no i okej, okay, są ludzie, którzy robią tak, są ludzie, którzy robią tak. Czemu nie pozostawimy wyboru osobie trenującej, skoro wszystko chcemy rozstrzygać na korzyść zawodnika, no nie? Właśnie. Wydaje mi się, że sport byłby bardziej interesujący, gdyby nie było czegoś takiego, że typ robi podejście, później się cieszy, zajebiście, wykrzykuje i nagle się okazuje, że podejście jest spalone. No według mnie no to nie jest wtedy ciekawe no. Do oglądania. Z perspektywy po prostu osoby, która ogląda, która siedzi sobie na przykład na komputerze i ogląda jakieś tam mistrzostwa czegokolwiek, no jeżeli połowa podejść, które są dobrze wykonane, jest niezaliczona, no to nie jest ciekawe. Tak. No, to ty idąc na pomoc już się wtedy nie martwisz, czy zrobisz to podejście, tylko sędzia czy to uzna, nie? Tak. Bo to jest ten cały problem. Tak samo tym tokiem rozumowania można pójść, czemu rozstaw stóp przy przysiadzie nie jest mierzony tak. Albo zakazany. Tak, może zróbmy tak, że będziesz mógł tylko od 30 do 60 no cm stopy właśnie, rotacja stopy tak. W przysiadzie będzie tam tylko w tej, wiesz, 0,15, no. Jak mówi Mark Lippe to, nie? I tak dalej, że no. Tylko 15 stopni, czy tam 12 jest maksymalnie, więcej nie można rozstawić stopy. No, a kolejna rzecz, która jest dla mnie absolutną abstrakcją, to jest ta lista IPF Approved, czyli lista sprzętowa. O, to, ale to, tu już wchodzimy w takie marketingowe sprawy, to właśnie to jest ten cały problem, ale, że tutaj już hajs bardziej chodzi w grę. Jakby zobaczcie, mamy zawody, na których mamy jakieś przepisy, że zawodnik może mieć na sobie tylko na przykład koszulkę, która jest albo gładka, albo z logiem sponsora. Mamy przepis, że nakolennik musi być ABC. Mamy przepis, że na przykład singlet musi być zaklejone logo, jeżeli tak. Nie jest IPF approved. Podczas gdy zawodnicy ćwiczą na sprzęcie, który nie jest IPF approved. No właśnie. Czyli, że jakby no, ćwiczą na ławce, używają ciężarów, używają sztangi, która jest dobrej jakości, ale już nie jest IPF approved. W sensie, no... To te zawody no, są no dla kogo? Właśnie. Dla zawodników czy dla ludzi, którzy zbijają hajs? No. My, że tak powiem, rozumiemy to, że są pewne ustalenia marketingowe, że pewne firmy mają większe możliwości niż pozostałe i tak dalej, ale akurat jeżeli chodzi o powiedzmy singlety i takie sprawy, no to kurde, po co się przypieprzać do ludzi, co mają na sobie? To jest takie... No, w sensie wydaje mi się, że jakby idea jest dobra, że mamy sprawdzonych, mamy sprawdzone sprzęty, które nie, na przykład nie pomagają aż tak, więc odrzucamy ludzi, którzy mają jakieś podejrzane sprzęty, które mogą na przykład pomagać astronomicznie, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś ma singlet, który ma jakieś na przykład tam dodatkowe przeszycia, które pozwalają się odbić, no to wtedy to faktycznie mogłoby nie być okej w stosunku do reszty, nie? No ale jakby no, ale to większość singletów no, taki, no, no, nie ma jakby, no, wydaje właściwości się, no. W sobie. To jest właśnie ten cały problem, że tu się rozchodzi o te logo na, no. Wiesz, na klacie, nie? No. I o ile rozumiem, że na przykład neopreny i paski mogą być tak jakby, trzeba je sprawdzać, bo niektóre neopreny mogą być grubsze, niektóre mogą być coś no. Tam i no, tak dalej. Tak, no. Tak samo z paskami, mogą być twardsze, mogą być dłuższe i tak dalej. O ile powiedzmy... chyba usztywniacze. Usztywniacze, tak, no. Tak, nie paski, usztywniacze. No. To singlet zazwyczaj mało jest ludzi w Polsce, którzy robią w singlecie, który pomaga w przysiadzie. No tak, no ale no okej, okay, bo mamy tych kilku sprzedawców IPF approved i tak naprawdę większość ludzi w tej chwili, widziałem na tych zawodach, kupuje ze Strength Shopu. Nie wiem, czy kojarzysz tak, Strength Shop. No. Dlaczego? Ponieważ Titan, jak i Inzer są ciężej dostępne. W sensie, jeżeli chcesz sobie kupić taśmę Inzera, to musisz je sprowadzać z Wielkiej Brytanii lub USA. No i tak naprawdę jest na przykład jedna osoba, która to sprowadza, sprzedaje 30% więcej no i się kręci, chyba że kupujesz używane, nie? No i cena tego sprzętu, kurde, nasz to też jest... pas SBD, który kosztuje 1000 ziko, czy tam nie wiem ile, no zabijcie mnie, jeśli no, się ja
Ja doskonale rozumiem, że niektóre rzeczy za jakość trzeba zapłacić. Naprawdę, ja naprawdę to rozumiem. Ale jak biorę, no, jak biorę do ręki sprzęt markowy, zresztą biorę do ręki sprzęt niemarkowy, jeżeli chodzi o pas, oczywiście, no to... Pas Power System, 100 Zico. No to, no właśnie, no kurde, ja mam... Mi się w niczym tak dobrze nie robi przysiadów jak w Power Systemie. No, no dobrze, można się śmiać, można cisnąć bekę, ale na przykład w twój pas Monstera z klamrą, próbowałem na nim robić, no i no, jest dla mnie za ciężki. Mi się wydaje, że on jest... taki, jakiś taki, no, że on mi dodaje kilogramy na brzuch i muszę ciężej to... ci się wstaje. I ciężej mi się wstaje przez to, no, naprawdę. Widzisz, no. A taka zwykła klamra zapinana, pyk, pyk, dwa bolce i... No i fajnie, że mamy te ustalenia, na przykład, że taśmy mogą mieć długość tylko 2 metrów, a jak mają 2,07 metra, to musisz je przyciąć nożyczkami, bo inaczej ci sędzia przytnie nożyczkami, nie? No okej, bo jakby dłuższe taśmy mogą ci dodać więcej kilogramów, no jakby trzeba zachować podstawowe zasady, żeby nie szaleć. No ale z drugiej strony, no widać, że to... W dwuboju, sorry, ale w dwuboju nie ma czegoś takiego jak lista rzeczy, które są... Dozwolone. No, w dwuboju możesz się nawet obwiązać taśmami, jeśli chcesz, ale nikt tego nie robi. Dwa pasy możesz tak, założyć. Bo ciężej jest zarzucić. Pas też są przepisy, że ten pas w dwuboju on może być albo szerszy, albo grubszy, nie pamiętam dokładnie, ale też w stosunku do trójboju, nie? W dwuboju nawet ostatnio weszła zasada, że możesz sobie w długim rękawku wystartować bez singleta. No i co? Jakoś, no według mnie dwubój, przez to, że to jest sport olimpijski, on jest bardziej nastawiony na to, żeby było mniej, na wynik dziwny, jest no, mniej dziwnych reguł. Jest ułatwienie dla zawodnika, który chce pobijać rekordy i tak. Robić wyniki. Nie? Nie masz utrudnień, no. Nie masz takich, że jeżeli chcesz pobić rekord świata w trójboju, to musisz sobie załatwić nie dość, że zawody na randze światowej, tak? No. Plus musisz sobie załatwić jeszcze do tego sprzęt, który kosztuje ci kupę hajsu. No i musisz się jeszcze dostać na te zawody. W sensie, no tak. Musisz zostać powołany, no. Więc to też nie jest takie... No, z obserwacji, no te wszystkie zawody dwuboju, na których startowałem, to tak naprawdę jedyna rzecz, no to jest ten docisk, że okej, ten docisk jest taki, no, że czasami faktycznie... No, no też jest taka płynna zasada, nie? Że albo jest, albo nie ma, jakiś tam... No, no czasami jest to ciężkie do zobaczenia, no ale jakby to nie jest aż tak częste. No. W sensie w większości przypadków po prostu widać, że on jest, nie? Że jest bardzo mało takich podejść ekstra kontrowersyjnych. No, wydaje mi się, że no, na trójboju tak naprawdę co drugie podejście niezaliczone, można powiedzieć, że jest kontrowersyjne. No, no. Także jeśli chcę sobie wystartować w zawodach dwuboju, zakładam sobie na kolanniki, nikogo nie obchodzi, czy to jest Monster, Rechband, czy coś takiego. Nikogo nie obchodzi, czy mam singlet, czy jakąś tam koszulkę Squats & Milk dostępną na mlekoks.pl. Także no, właśnie. No i też inaczej te zawody wyglądają. Wydaje mi się, że jest lepiej wszystko zorganizowane. Jest przede wszystkim ta wielka tablica, która jest w trójboju tylko na zawodach naprawdę wysokiej rangi. A w trójboju zamiast tablicy, która wyświetla ci białe lub czerwone światełka, no to na zawodach niższych rangi masz karteczki. Karteczkę we wszystkich kolorach tęczy. I tutaj oczywiście pytanie, czy to naprawdę jest konieczne, nie? Czy konieczne jest posiadanie 4 rodzajów karteczek? No ale właśnie to jest dziwne, bo na różne błędy, wszystkie nie? Zawody, które oglądałem w USA, na przykład, jeżeli chodzi o trójbój, no. To wszędzie były te światełka. Światełka, nie? Nawet na jakichś tam zawodach wójta, czy tak, o tak. Puchar, nie wiem, sołtysa, to zawsze są te światełka, czyli nie można tego też zrobić, no nie wiem, w Polsce. To są niby takie szczegóły, ale to jest takie też, no nie wiem, musisz się patrzeć na jednego, na drugiego sędziego i wiesz, tam patrzysz się na nich wszystkich, stoisz na tym pomoście jak głupi, no, oni ci każą schodzić, bo już wiesz, oni ci już każą schodzić, bo oni już zmieniają, wiesz, obciążenie, bo zaraz musi przyjść jakiś inny Ja ci powiem, że jak ja siedziałem na widowni, na tym Pucharze Polski, to ciężko było powiedzieć, jaki kolor był tej kartki. No, co? No oni podnosili 4 kartki naraz i weź to się domyślaj, nie? No dobra. Tak, wiesz, przekrzykują się, nie wiadomo, czy to podejście zaliczone, czy niezaliczone. No ciężko powiedzieć. A, no jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza, no to po pierwsze doping, po drugie kontrole. W sensie, no, w dwuboju jest trochę więcej tych kontroli przez to, że to jest sport olimpijski. Nie mówię, że wszyscy są naturalni, bo zaraz ktoś przyjdzie i mi powie, co się wypowiadasz, wszyscy są na bombie dookoła. No ale jakby przez to, że to jest sport olimpijski, to te wymagania są troszkę inne. No i druga rzecz, no na pewno w trójboju o wiele więcej osób jest na bombie. W sensie, jeśli umawiamy się, okej, startujemy na zawodach, gdzie nie testujemy nikogo. No to wszyscy biorą, no to spoko, nie? To już wtedy jesteś dozwolony, tak. Że możesz brać, no, nie? To skoro wszyscy biorą, to ja też muszę wziąć, żeby nie być gorszy.
No jeżeli umawiamy się na coś, że jednak nie bierzemy, no to tutaj już się zaczyna to kręcenie. No w kulturystyce jakby no wiadomo, że wszyscy biorą, no, tak, że no Mister Olimpia, no... Nie oszukujmy się, no, no nie bądźmy dziećmi po prostu. No w trójboju jednak no jest cały czas takie wierzenie, że... Nie, że to jednak naturalnie można było zrobić i tak dalej, i tak dalej. No... Zaraz, ja wiem, że zaraz pójdą hejty. No bo nie że, ma... Że wszyscy robią wszystko naturalnie, a my jesteśmy słabi, dlatego narzekamy. No, może tak jest, a może jest na odwrót, nie? No. No tak, ale nie ma tych... No i fajnie by było, jakby były na przykład kontrole dla każdego, kto zajął medal, nie? Dokładnie. Tylko, że nie będzie tych kontroli, bo to by musiało być na przykład 100 osób do przebadania i nie ma na to kasy, bo to drogie. No i kolejna rzecz, która wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że mnie denerwuje, chociaż nie jest to samo w sobie w trójboju, ale to właśnie to, że to nie jest sport olimpijski. To nie jest sport olimpijski, bo ma głupie ustalenia, milion federacji, dziwne przepisy, dużo osób na bombie, a wszystkie sporty, gdzie jest bardzo duży odsetek ludzi na bombie, są powoli wycofywane w ogóle z igrzysk i były też jakieś tam pomysły, żeby podnoszenie ciężarów wycofać. I to wpływa na to, jaka jest dostępność hajsu do tego sportu. Czyli masz niewielką szansę, że za zdobycie mistrzostw Polski, Europy, świata dostaniesz albo solidne stypendium, albo coś innego wartościowego. Jakby w tym sporcie jest strasznie mało... O ile studiujesz i zajmiesz wysokie miejsce na akademickich mistrzostwach Polski, na akademickich mistrzostwach Polski, bo teraz na już akademickie mistrzostwa województw ogólnie nie dostaje się hajsu, wiesz o tym, że jak zajmiesz któreś tam miejsce nie, na... No to tak sobie. Jest, że jeszcze do tej pory tak było, że jak zajęliście jakieś od pierwszego do trzeciego miejsca na akademickich mistrzostwach swojego województwa, to dostawaliście za to hajs, stypendium sportowe na uczelni. A teraz tak jest, że już tego nie ma i musisz zająć od pierwszego do trzeciego miejsca za mistrzostwa całej Polski, nie? No. Także już jest trochę ciężej niż było. I o ile dostajesz właśnie stypendium sportowe na uczelni, no to spoko, nie? No. Że masz z tego tak jakby jakoś się utrzymać i wiesz, i sobie coś tam pomóc, nie? A jak już nie studiujesz, no to... To się ciężko, no to, ciężko się wyżywić z tego. Tak, tak jakby, jedyny sposób, w jaki możesz pozyskać hajs za bycie trójboistą, jest posiadanie sponsorów. Tak. No i robi się kółko wzajemnej adoracji, że jest kilku tych największych sponsorów i tyle. Ale no tego jakby nie zmienimy. No ze sponsorami, nie? To jest o tyle jest problem, że musisz być medialny, żeby być, no tak, żeby dostać tak, sponsora. Że sponsorowi się to musi opłacać, że on, nie wiem, tam pokaże na twojej koszulce swoje logo i tak dalej. No, musisz być jakimś youtuberem, musisz być jakimś znanym trenerem albo coś takiego, nie? No bo jeśli jesteś mistrzem Europy czy świata, a nie jesteś medialny, nie masz wielu tysięcy na Instagramie, to nikt się tobą nie zainteresuje. No jeśli by to było zrobione w jakiś... W sensie, no gdyby była ta kasa, gdyby można było uzyskać jakieś fajne stypendium, czy to od miasta, czy od czegokolwiek, czy jeśli klub by mógł pozyskać, nie? Jeśli klub by mógł pozyskać za sukces zawodnika ileś hajsu i przeznaczyć go na jakieś tam cele, no a ministerstwo nie jest zainteresowane dawaniem hajsu na trójbój, który jest jakimś tam sportem niszowym. No i ostatnia kwestia, ostatnia rzecz przed zakończeniem, to oczywiście ludzie. W sensie, no w trójboju mamy w miarę tam przyjemną atmosferę, niby tam zabawa, przyjaźń i tak dalej, no ale z kolei są wiadomo osoby, które jakby no reagują wrogością i to często widać na Instagramie. Wstawisz jakieś tam podejście swoje, coś tam i zaraz ktoś ci się przyczepi, że jednak beznadziejnie, co ty się niezaliczone dla mnie. No czasami może mieć dobre intencje, że ci pisze, okej. Tak. Większość osób powiedzmy, że pisze to w taki sposób, że trochę chamsko do tego podchodzi, nie? No na zasadzie, co ty się znasz. No właśnie, co ty możesz wiedzieć, siadasz Westside i nic nie wiesz. No jest na pewno sporo osób takich ze starym myśleniem, że co ty wiesz, jesteś za młody, żeby mieć prawo głosu, tak. Nie? Że za mało. Moje ulubione stwierdzenie to właśnie, że jesteś za młody. Za młody. Jesteście za młodzi, żeby to zrozumieć. To dorośniesz, to co innego będziesz myślał. Albo ja jestem na każdych zawodach trójbojowych od 10 lat, startuję 10 razy w roku, więc wiem ja lepiej, mam rację. Tak. Ja mam rację. Znaczy, no wiadomo, doświadczenie idzie w parze z wiedzą, czy tam odwrotnie, no ale nie zawsze. No, nie zawsze. Nie zawsze. Niektórzy ludzie starej daty mogą mieć inne podejście, które zostało już na przykład zaorane, zweryfikowane. No.
Dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzu, co Was denerwuje. Denerwuje w Trójboju. No, no i co nas denerwuje... Nie, i jeszcze raz. Co Was denerwuje w naszym marudzeniu? Dzień, o właśnie. Bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Czy dźwięk był dobry teraz? Tak. To druga rzecz. No. Czy montażysta się spisał? A tak. Puścił po prostu to, co było nagrane i koniec. Bez żadnych cięć, nie? I te wszystkie... No. Dobra, jeśli się podobało, łapa w górę, sprawdźcie Instagram. Piotr Trunio i Black Ox. Do zobaczenia. Na razie. Na razie. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up.